Czwartek, 29 sierpnia, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. W nadchodzący weekend miną 4 tygodnie, odkąd służby rozpoczęły walkę z katastrofą ekologiczną w jeziorze Dzierżno-Duże w Gliwicach. Zakwit złotych alg spowodował śnięcie dużej ilości ryb. Mowa jest już o 125 tonach. Wojewoda śląski poinformował o działaniach, które mają ocalić wciąż żywe ryby. Służby planują stworzyć tzw. enklawę, która ma ratować ryby uciekające ze środka jeziora w kierunku kanału gliwickiego. Karolina Komada. Z jeziora o głębokości 15 metrów wypływają śnięte ryby i tak każdego dnia niezmiennie od 3 sierpnia. Łącznie już ponad 125 ton. Według lokalnych wędkarzy sytuacja wcale się nie stabilizuje. Pojechaliśmy znowu, żeby sprawdzić, też jakby zweryfikować to, co jest w internecie, czyli że te ryby przestały snąć, że nic się nowego nie pojawia. No i na miejscu zostaliśmy niestety, ale bardzo smutny widok, ponieważ znowu była masa, mnóstwo śniętych ryb. Na powierzchnię wypływają głównie ryby, które zalegają w zbiorniku już od kilku tygodni. Pojawiają się jednak nowe śnięcia. Dlatego, jak przyznaje wojewoda, służby próbują ocalić jeszcze żywe ryby. Mowa nawet o kilkudziesięciu tonach. Dzisiaj instalowane są aeratory, które mają poprawić właśnie jakość wody tam, gdzie ryby przepływają. Zwiększamy również przepływ wody z kłodnicy do zbiornika Dzierżno, po to, żeby te warunki dla ryb były jak najlepsze i chcemy stworzyć taką w miarę bezpieczną enklawę dla tych ryb, które uciekają z środka jeziora właśnie w kierunku rzeki Kłodnicy. Gdzie szukają swojego azylu, dlatego też służby planują zwiększyć odpływ wód z jeziora Dzierżno Duże. Musi to zostać przeprowadzone przy zachowaniu wszelkiej ostrożności, też przy wzięciu pod uwagę wszystkich okoliczności temu towarzyszących, a przede wszystkim wyników badań, które są prowadzone na terenie zbiornika Dzierżno Duże i oceny tej sytuacji pod kątem stabilizacji warunków tam, tak żebyśmy nie migrowali przyczyn śnięcia ryby w zbiorniku Dzierżno Duże do rzeki Odry poprzez kanał Gliwicki. Pracownicy Wód Polskich monitorują też poprawność montażu zapory biostabilizującej. Składa się ona ze słomy jęczmiennej i ma ograniczać przemieszczanie się złotej algi. Im dłużej taka zapora biostabilizująca jest posadowiona w wodzie, tym generuje większą skuteczność swojego działania. Oczywiście to oddziaływanie nie jest na dużym odcinku, natomiast w tym momencie nie ma takiej potrzeby, żeby ten biostabilizator w jakikolwiek sposób wymieniać. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz korzystania z wód jeziora Dzierżno Duże i czwartej sekcji kanału Gliwickiego. Tak będzie co najmniej do 2 września, ale to może nie być ostateczny termin. Zakaz będzie przedłużany tak długo, jak długo będzie prowadzona akcja związana z usuwaniem skutków zakwitu złotej algi i tak długo, jak długo wysoki poziom złotej algi będzie się utrzymywał w zbiorniku Dzierżno i w czwartej sekcji kanału Gliwickiego. Zakaz jest podyktowany taką koniecznością zapewnienia właściwych warunków dla osób prowadzących działania na zbiorniku Dzierżno. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz ze spółkami Skarbu Państwa pracują nad planem ratowania Odry i jej dopływów. W ciągu 5 lat miałyby powstać 3 instalacje do ocalania wody, która obecnie trafia do Odry. 2 z nich w rejonie kopalni węgla kamiennego ROW w Rybniku. Problemem są finanse. Koszt jednej takiej instalacji to ponad 1 mld zł. Plan ratowania Odry ma zostać oficjalnie ogłoszony do końca września. Jedno kliknięcie i komunikacja miejska za darmo albo za bardzo niewielką kwotę. Takie reklamy rzekomo operatorów komunikacji w miastach województwa śląskiego pojawiły się niedawno na jednym z portali społecznościowych. To jednak kolejna próba oszustwa i wyłudzenia pieniędzy. Paweł Jędrusik. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do reklamy lokalnego przewoźnika, ale to tylko pozory. Darmowego biletu na pół roku nie ma, a przynajmniej nie w Rybniku. Historia zaczęła się od telefonu pasażerki, która zadzwoniła i się spytała, czy to prawda, bo ona ma uwagi do konkursu. Taka zabawna historia. My nie ogłaszaliśmy żadnego konkursu, mamy tylko jeden profil na Facebooku, jedną stronę. Każdy konkurs to jest plakat w autobusie, więc zdziwiliśmy się od razu, oczywiście sprawdziliśmy. Komunikacja miejska w Rybniku zgłosiła sprawę m.in. do CERT Polska, czyli państwowej instytucji, która czuwa nad bezpieczeństwem w sieci. Z podobnym problemem zmagają się w Jaworznie. Tu schemat jest niemal identyczny. Wydaj 10 zł i jeździ pół roku bez opłat. W tym mieście to szczególnie niebezpieczne, bo Jaworzno od dłuższego czasu ma niskie stawki za bilety. Bilet roczny normalny kosztuje tu 240 zł, dlatego mieszkańcy mogą dać się nabrać. U nas jest bardzo atrakcyjna, konkurencyjna oferta naszego jaworzyńskiego przewoźnika, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Stąd mieszkańcy gotowi myśleć, że to jest kolejny ruch i kolejna promocja, czy kolejna atrakcyjna oferta dla mieszkańców.
zanalegam i przestrzegam, aby uważać na tego typu oferty. Przestrzegają też w Częstochowie. Tu próba oszustwa wygląda niemal tak samo jak w Jaworznie. Nie ma na to zgody, dlatego oprócz zgłoszenia wspomnianego profilu do administracji Facebooka jako fałszywego konta, do czego zachęcamy też wszystkich, którzy natrafią na ten szyld w sieci, ostrzegliśmy mieszkańców o potencjalnym niebezpieczeństwie na stronie internetowej i oficjalnym profilu na Facebooku. Sprawa została także zgłoszona na policję przez władze spółki. Przewoźnicy, pod których podszywają się oszuści, apelują, żeby bilety kupować tylko w sprawdzonych źródłach. Zbliżające się dni, tygodnie i miesiące to będzie czas intensywnych zmian na torach w Katowicach. Zanim na dobre rozpocznie się największa w historii województwa inwestycja w przebudowę infrastruktury kolejowej, powinna zakończyć się znacznie skromniejsza inwestycja tramwajowa w centrum miasta. W piątek, 30 sierpnia, rusza drugi etap przebudowy skrzyżowania torowisk tramwajowych na katowickim rynku. Magda Sincewicz. Już teraz łatwo nie jest. Prace przy torowisku na katowickim rynku rozpoczęły się 22 lipca i miały potrwać do 2 września. W tym czasie planowano wyremontować główne skrzyżowanie torów, na którym przestało działać zdalne przestawianie zwrotnic. Okazało się jednak, że niedrożna jest kanalizacja kablowa, dlatego roboty się przedłużają. Od jutra wejdą w kolejny etap, który wiąże się z nowymi utrudnieniami. Wielki bałagan w Katowicach, wielkie utrudnienia dla pasażerów. Wraz z rozpoczęciem drugiego etapu prac od 30 sierpnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy. Zmiany obejmą 10 linii tramwajowych oraz 4 linie autobusowej komunikacji zastępczej. Te zmiany dotyczą właśnie linii numer 0, 7, 14, 15, 20 i 40. One również oznaczają przywrócenie linii tramwajowej numer 36, i zawieszenie linii tramwajowej numer 16. By ułatwić pasażerom poruszanie się po centrum Katowic, uruchomione zostaną dwie linie komunikacji zastępczej. Linia tramwajowa numer 33 i 43 oraz autobusowe T20 i T16. Tramwaje również będą przewoziły pasażerów kolei, która wraz z rozpoczęciem się remontów wiaduktów na początku września nie dojedzie do dworca głównego. Widzimy, że tworzą się takie centra przesiadkowe, jedno w Chorzowie Batorym, drugie w Mysłowicach, no bo generalnie chodzi o to, że po prostu do dworca w Katowicach na stację Katowice wjedzie mniej pociągów. I możliwa jest taka sytuacja, że w Mysłowicach w momencie, kiedy więcej pociągów będzie tam kończyła bieg i będzie konieczność przesiadki, to pasażerowie będą się przesiadali na przykład na tramwaje, które te tramwaje mogą jeździć na przykład co 5 minut. Podczas przebudowy głównej linii kolejowej w Katowicach, która w praktyce oznacza zamknięcie części wiaduktów kolejowych i brak przejazdu pod nimi, linia tramwajowa Dobrynowa ma być jedną z głównych osi komunikacyjnych dla mieszkańców. Na razie można je zwiedzać tylko wirtualnie, ale już niebawem ma się to zmienić. Właśnie zaprezentowano koncepcję przebudowy zabytkowej siłowni dawnej Huty Bobrek, w której wnętrzach powstanie Muzeum Koksownictwa. W nowym obiekcie mają znaleźć się także przestrzenie biurowe. Ma to być sposób na zachowanie działalności produkcyjnej i miejsc pracy po pobliskiej KWK Bobrek, która zostanie zlikwidowana. Magda Sincewicz. Stoi tu od 1907 roku. We wnętrzach zakładowej elektrowni mieściły się wydział elektryczny, świetlica i szatnia. Na początku lat 80. budynek siłowni został wpisany do rejestru zabytków. W 1994 roku zakład został jednak zamknięty. Teraz jest na niego pomysł. Chcemy te zabytki, które pozostałości po koksowni, żebyśmy umieścili je w jednym miejscu. Natomiast chcemy też, żeby ta strefa się rozwijała. Dlatego też chcemy, żeby inwestorzy mieli miejsce, gdzie mogą prowadzić swoją działalność inwestycyjną, gdzie mogą zasiadać, gdzie mogą prowadzić działalności operacyjne. Więc stąd też pomysł na to, żeby stworzyć tutaj powierzchnie biurowe. Z zachowaniem i uszanowaniem dawnego wyglądu. Zachowujemy całą tą skorupę, jak gdyby, czyli tą funkcję, która dzisiaj, którą widzimy, tą elewację. A w rzeczywistości wkładamy to w środek, nowe zupełnie funkcje, współczesnie, dostosowane do współczesnych materiałów. Odrestaurowana siłownia ma być wizytówką strefy rozwoju inwestycji i aktywizacji zawodowej. Spółka Petralana wraz z koksownią Bytom tworzy ją wraz z Urzędem Miejskim w Bytomiu. I to jest też ważne dziedzictwo w naszym mieście. Ten budynek jest pięknym przykładem architektury przemysłowej, dlatego warto go zachować i przystosować do nowych funkcji. Wsparcie inicjatywy miasta, koksowni Bytom i
Petralany zadeklarowały m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego. Gliwice na kilka dni przenoszą się w przyszłość, ale nie taką wymarzoną z nowoczesnymi technologiami, a postapokaliptyczną. Odbywa się tu tak zwany LARP Ziemie Jałowe. Co to takiego i na czym polega? O tym Paweł Jędrusik. To nie sceny z filmu Mad Max czy gry Fallout, a kilkudniowa rzeczywistość w Gliwicach. O, ten akurat powstał na szybko. Stroje zazwyczaj powstają latami nawet. Zależy, co się zbiera, jaką ma się mniej więcej wizję na to wszystko. Moja postać to Teddy Boy z Rocket Dogs, takiego gangu wzorowanym na rock'n'rollowcach z lat 50., ale oczywiście w otoczce postapokalipsy. To uczestnicy tak zwanego LARPA, czyli gry, która jest swego rodzaju około teatralną improwizacją w narzuconym scenariuszu. Krótko mówiąc, uczestnicy wcielają się w bohaterów gier, filmów czy książek, a następnie toczą rozgrywkę polegającą na przykład na obronie miasta. Miasta, w którym znajdują się budynki takie jak w rzeczywistości. Jest tu przychodnia lekarska czy bar, tyle że wyglądają zupełnie inaczej. Konwent, który obecnie odbywa się w Gliwicach, ma już długą historię. Konwent Ziemia Jałowe odbywa się od 2011 roku, więc mamy już de facto 14 edycję. To jest też czwarta edycja, która odbywa się tutaj na terenie Battlezone Arena w Gliwicach. Wcześniej odbywało się to w Będzinie i dlatego określeni jesteśmy jako też zagłębinowski konwent postapokaliptyczny. Konwent nawiązuje w swoim klimacie do uniwersum Mrocznej Wieży Stephena Kinga. Akurat na tym konwencie uczestnicy zgłaszają swoją postać i potem ją odgrywają, ale nie zawsze tak jest. Na Ziemiach Jałowych raczej gramy tak, że to uczestnicy zgłaszają swoje postacie i grają dokładnie tą postać, na którą mają ochotę. Na niektórych LARPach zdarza się tak, że dostaje się faktycznie kartę postaci z całym charakterem, rysem historycznym i powiązaniami między ludźmi, ale to jest kwestia specyfiki LARPa. Tutaj kładziemy na bardzo dużą dowolność, żeby ludzie odgrywali dokładnie swój pomysł. W trakcie konwentu w Gliwicach uczestnicy nie tylko grają, uczestniczą też w różnego rodzaju prelekcjach czy wykładach. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w czwartek. Jutro informacje jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.